Yo, siemanko, siema, witam, z tej strony Rivlo. Witam was w kolejnym odcineczku trochę nietypowym. Nagrywam go totalnie z bomby. Nigdy nie nagrywałem na tej ścianie, bo zawsze tu miałem powieszone jakieś prywatne zdjęcia, rzeczy, notatki. Teraz powiesiłem tutaj rzeczy dotyczące MPK Poznań, tak samo tam. Może być to trochę nietypowe, w każdym razie to nie temat tego odcinka. Dzisiaj zajmiemy się bardzo fajnym unboxingiem, mianowicie przyszła do mnie przyrzuteczka SRAM GX. Wiem, że to wygląda bardzo memicznie. Tak, jak wygląda tak clickbait. Po prostu wziąłem losowe pudełeczko, które prawdopodobnie jest puste i napisałem SRAM GX. Ale nie, po prostu gość, od którego to kupowałem, tak to zapakował. I nie mam nic przeciwko temu, bo sam tak pakuję rzeczy, jak je sprzedaję. Każdy karton będzie dobry, byleby dobrze zabezpieczyć przesyłkę, bo mało kto trzyma oryginalne opakowania. Więc tutaj, żeby nie było nieporozumień, zupełnie ani trochę nie krytykuję tego tutaj sposobu zapakowania. Za chwilę naszą paczuszkę sobie otworzymy. Cieszę się, bo udało mi się tą przerzutkę kupić w bardzo okazyjnej cenie. Tutaj nie będę wchodził w szczegóły. Naprawdę na tle dzisiejszych cen była to naprawdę okazja. Teraz te części podrożały, mamy problem właśnie z dostępem do części, do materiałów tutaj w rowerach, ale także w innych branżach. A więc tym bardziej się cieszę, że udało mi się zdobyć tą przerzutkę. Jutro przyjedzie do mnie mąż i będziemy ją montować. Dobrze, a więc naszą przerzuteczkę już tutaj otwieramy, zdjąłem przed chwilą taśmę. Mamy tutaj paczki chusteczek, właśnie żeby ją zabezpieczyć. O, już czuję wózek. O, tutaj właśnie jest zawinięta nasza przerzutka SRAM GX. Miała to być wersja 2.1 ze sprzęgłem. Odsłania nasz się wózek, widzicie, tu mamy korpus. O, tu mamy pantograf. A tu mamy wózek, dokładnie. Mamy naszego SRAMa GX-a. Jak na pierwsze wrażenie, no, widać, że typowa przerzutka używana, nie oszukujmy się. Dobrze, zmontowałem nasz tutaj statyw i mogę wam teraz właśnie pokazać. Tutaj odpaliłem cage locka, czyli blokadę wózka. Bardzo mocno ciągnie nasz wózek, o, teraz wam to pokażę. Dobra, może zacznijmy od początku. Jakimś specjalistą, jeśli chodzi o przerzutki, nie jestem. Teoretycznie się znam na nich, ale nie mam po prostu tak dużo doświadczenia. Na przykład mąż i ma jego dużo więcej. Ale wspólnie, tak jak dyskutowaliśmy, to żeśmy stwierdzili, że do mojego roweru nie jest potrzebna lepsza przerzutka niż X9. Tak naprawdę trochę tam właśnie nam wózek trzaskał. Siup, siup, siup. Łańcuch cały, no bo wózek latał. Dlatego też właśnie chciałem jakiejś przerzutki sztywniejszej. Tak naprawdę to sprzęgło tutaj przy moim używaniu nie jest jakoś niezbędne. Wiadomo, że się przyda, ale jakbyśmy mieli jakąś bez sprzęgła tutaj, chociażby dla przykładu podałem tą X9, myślę, że również dałaby radę. Więc tutaj właśnie tak mówię, nie chciałem jakiejś super modernizacji robić i dlatego też ta przerzutka nie musi być idealna, bo tak naprawdę zwykła X9 by wystarczyła, ale chciałem GX-a, a że akurat trafił się w okazyjnej cenie, to postanowiłem, że można go kupić. Właśnie chciałem tą wersję 2.1, mimo że tak jak mąż mi wspominał, to jest wersja ze sprzęgłem, to sprzęgło tutaj typu 2.1, ono nie ma regulacji, ale ma tego cage locka. Po prostu cage lock to jest taki dzyndzel, który tutaj nam wychodzi i on się blokuje. O, zaraz wam mówię, jest to takie wystające coś, za chwilę wam to pokażę. Takie wystające coś na wózku jest. Mamy wózek, patrzcie, i wysuwamy wózek tutaj za blokadkę. Te przerzutki są sztywne, potrzeba tutaj naprawdę dużej siły rąk, palca można sobie złamać. Oła, dobra, udało mi się nadusić cage locka. To naprawdę w rękach potrzeba bardzo dużej siły. Właśnie też to pokazuje, że ta przerzutka jest sztywniejsza. Oczywiście wiadomo, że te przerzutki używane są tutaj bardziej zużyte, nie są jakieś bardzo sztywne. Mąż się teraz kupił NX-a do swojego crossa czy coś takiego i on u siebie mówił, że jest bardzo wyrąbany pantograf. Oczywiście nie chodzi o odbierak prądu tak jak w tramwajach czy w pociągach, tylko dokładnie o tą część tutaj. To właśnie nazywamy pantografem, w sumie nie trudno się domyślić, nawet wygląda jak taki pantograf kolejowy poniekąd. SRAM ma takie prowadzenie linki, że tu wchodzi, tutaj pyk i idzie tutaj, Shimano ma od razu stąd tu. SRAM ma tą śrubkę lepiej rozwiązaną i podobnie jak w X5, w zasadzie niemal identycznie. Mamy tutaj informację, że jest ona na 10 przełożeń. To bardzo mnie cieszy, bo będzie w pełni kompatybilna, tak naprawdę bez przeróbek. Jakąś 11 też by teoretycznie można było wsadzić, ale no to różne cuda mogą się dziać. Czy pantograf jest wyrobiony? No ciężko mi wyczuć, to zobaczcie, sami widzicie. Rusza się dość płynnie. O, 105 czerwona, zobacz. Rusza się dość płynnie. Czy jest on sztywniejszy niż X5? No szczerze to nie wiem w sumie. Czas pokaże. Może pantograf nie jest dużo sztywniejszy. A widzisz, nowa 105. Ale sam wózek jest bardzo sztywny. A to głównie o wózek chodziło, bo jak wiadomo, pantograf jest regulowany, o, przez pociągnięcie linki, bo po prostu pantograf służy
że o, żeby nasza przerzutka się przesuwała między szczególnymi zębatkami, widzicie? O, teraz wam to zobrazuję. To jest zębatka, tutaj mamy na przykład dziesiątkę, pyk, 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 pyk i aż do jedynki. Więc pantograf tutaj jest cały czas napinany przez linkę, więc to nie jest aż tak ważne. Bardziej ważny jest tutaj cage, nasz wózeczek. Jak mówiłem, ten cage lock działa właśnie tak jak wam wspominałem. Zobaczcie, tutaj mamy tego cage locka. Tu mamy taki zyndzel, który on się blokuje. I naciskamy, poluzowujemy i tak się chowa. Ubolewam nad tym, że to jest wersja z długim wózkiem, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Nie ukrywam, że chciałem tutaj zaoszczędzić pieniądze, o czym pewnie już wam wspominałem. Tutaj właśnie ta przerzutka jest rzekomo na exact actuation. Czyli po prostu wiadomo, że jest to 1-1, ale troszeczkę ulepszone, bardziej dokładne, jak sama nazwa wskazuje. Szkoda, że ten wózek jest taki długi, chciałem shorta, nie lubię długich wózków. To jest chyba swoją drogą średni, bo wiem, że te długie one są chyba jeszcze dłuższe. Cała tutaj przerzutka jest brudna, ale tutaj gościu co wysyłał to przewidział i dał chusteczki do czyszczenia. Nie no, oczywiście taki troszeczkę żarcik. Więc przerzutkę naszą tutaj możemy wstępnie troszeczkę przeczyścić. O, w każdym razie można jeszcze będzie ją rozbierał i będzie czyścił. A przerzutka nie jest jakoś bardzo mocno zwandalizowana. Są ślady użytkowania, tutaj chociażby na pantografie, czy tutaj w pobliżu haka. Tego haka tutaj właśnie zintegrowanego. Nieważne pewnie, mówię to nawet nieprofesjonalnie. Tutaj mamy właśnie mechanizm sprzęgła. O, Type 2.1 Laurel Bearing Clutch. Właśnie chodziło o wersję z cage lockiem i z klaczem, ale bardziej chodziło o klacza, czyli o po prostu o sprzęgło. Przerzutka jest bardzo sztywna, ale muszę przyznać, że myślałem, że będzie sztywnicza, chociaż o, mówię wam, to się tak wydaje, nagiąć jest łatwo, ale tak ją utrzymać, to aż mięśnie potem bolą, nie? Widać, że jest używana, ale nie jest najgorzej. Myślę, że jest w takim stanie odpowiednim, więc ocena ogólnie, no się cieszę z niej. A potem czas pokaże, będziemy ją na pewno testować na nowych vlogach, na bieżąco, jak wrócę do rowerowania, wrócę do jazd, to będziemy też sprawdzać. Ale myślę, że niedługo także wrócę do latanka, bo mniej więcej w zeszłym roku o tej porze zacząłem swoją przygodę z dirtem, z jeżdżeniem terenowym i z innymi tego typu rzeczami. I w tym roku chciałbym do tego wrócić. Też taka fajna pora teraz na jeżdżenie jest, więc ta tutaj nam mocniejsza przerzuteczka bez wątpienia się przyda właśnie na jakieś cięższe trasy, czy też do jakiegoś ewentualnego latania. I cieszę się, że ona jest, jednak no, tak jak mówię, trzeba ją po prostu jeszcze trochę wyczyścić. X5 jest w stanie bardzo dobrym, zastanowię się, czy ją sprzedam, ale prawdopodobnie tak, prawdopodobnie ją sprzedam, bo nie ma sensu magazynować tych części w razie czego. Potem się tego po prostu zwyczajnie robi za dużo. Może nie ze wszystkim, ale gdzieś tak z połową rzeczy, które wam pokazuję na odcinkach, robię tak, że jeśli coś upgrade'uję, to stare części z reguły wystawiam na sprzedaż. Jeśli ktoś by był poważnie zainteresowany kupnem i nie chce się żartować, wygłupiać, tylko poważnie chciałby kupić ode mnie jakieś części do roweru, którą tutaj pokazuję na odcinkach, to niech po prostu napisze na Instagramie. Ja wtedy tam na pewno na DM-ie, direct message on Instagram oczywiście, wiadomo. I tutaj można do mnie śmiało pisać na moim głównym koncie Podłoga Rwilak Podłoga. Napiszcie, że jesteście widzami, że jesteście z YouTube'a, bo dużo randomów do mnie pisze. To zapraszam do kontaktowania się ze mną, bo być może się dogadamy. Dobra, trzeba porobić lekcje, trochę się pouczyć, bo nie można zaniedbywać nauki. A jutro z Monshim będzie serwis tej przerzutki i jeszcze szykujemy parę odcinków. Na pierwszy raz od dawna chyba wybiorę się na wyprawę rowerową tutaj z chłopakami, bo ostatnio nie było czasu. Mam nadzieję, że to się uda. No i widzimy się już w następnej części vloga. Pozdrawiam gościa, który to mi sprzedał. Tak jak mówiłem, na pierwsze wrażenie jestem zadowolony, ale zobaczymy w praktyce, jak to będzie. Nie chcę zachwalać jak na razie za bardzo.